Witam Państwa w naszej galerii w Katowice na otwarciu 7. edycji projektu OKO. OKO, czyli akronim od słów Ostrawa Katowice Opawa. Chciałbym bardzo serdecznie powitać wszystkich Państwa zgromadzonych, a chciałbym też bardzo serdecznie powitać delegację z Ostrawy w osobach pani Hany Skurowej. Dziękuję. Oraz pani Dasza Chyblowa. Obie panie są z Kancelarii Prezydenta Miasta Ostrawy. I teraz z Katowic. Miał być z nami pan wiceprezydent Bogumił Sobula. Niestety nie mógł dotrzeć, ale mamy bardzo silną reprezentację z urzędu, ponieważ jest z nami pani Marta Chmielewska, naczelnik Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice. I jest też pan Adam Łęcki, również z Wydziału Promocji Urzędu Miasta Katowice. Mamy trzecie miasto. I dzisiaj mamy z Opawy, spotkał nas ten zaszczyt, że przyjechał do nas pan prezydent miasta Opawy, pan Jerzy Tomasz Nawratil, który to bardzo serdecznie. I zapraszam też tutaj pana prezydenta na środek. Pan prezydent czekał na to. Pan prymator. Ale pan prezydent nie przyjechał sam, ponieważ ma wsparcie w osobie pani, jest pani z panem prezydentem, pani Jana Woltysowa, naczelnik biura prezydenta miasta Opawy. I jest pan Roman Koneczny, również naczelnik Wydziału Komunikacji miasta Opawy. Ale jeszcze chcę powiedzieć, że tej wystawy by nie było, gdyby nie. I znowu w kolejności pójdziemy. Ostrawa, a jest to dr Andrzej Durczak. Który prezentuje archiwalne zdjęcia z Ostrawy. Mamy teraz wspomniane Katowice, w których Państwo się znajdujecie, a zdjęcia muzyków, które Państwo widzicie, i dyrygentów zrobił pan profesor Jan Zegalski. O tych zdjęciach i o sposobie ich wykonywania w niezwykłym sposobie za chwilkę sobie z panem profesorem porozmawiamy. Więc idziemy jeszcze tylko na momencik do Opawy, a archiwalne fotografie i archiwalne pocztówki z Opawy zaprezentuje, opowie o nich doktor habilitowany Jiří Siostrzonek. Dzień dobry, witam Państwa z Ostrawy. Przywożę najgorętsze pozdrowienia. Cieszę się, że tym razem mogliśmy się spotkać tutaj, w Katowicach. Ostatnim razem my gościliśmy Państwa u nas w Ostrawie w listopadzie. Cieszę się, że tradycja dalej kontynuowana jest i że sztuką możemy się wymieniać nie tylko między miastami sąsiednimi, tak jak Opawa, ale też poza granicami, z naszym partnerskim miastem, z Katowicami. Także bardzo się cieszę, dziękujemy bardzo za zaproszenie oczywiście i będziemy się cieszyć na kolejne spotkanie w Opawie. Jeszcze raz dziękuję. W przypadku pani Daszy Chyblowej będzie tak, że ona teraz to perfekcyjnie przetłumaczy na czeski. Także moc was tady zdrawiam za Ostrawu. Dziękujemy moc za pozwanie. Jsme radi, że możemy sobie tady uczestniczyć w tejto krasnej wystawie. Minule jsme hostili my was u nas w Ostrawie w listopadu. A jsem moc rada, že tradice pokračuje a že se tady už po 7. vlastně můžeme vidět. A moc nás těší, že to umění můžeme vyměňovat nejenom mezi městy, tak jak s naší tady sousedící Opavou, ale taky mezi hranicemi i s naším partnerským městem s Katovicemi.
Także jeszcze jedną moc dziękuję, a będziemy się cieszyć na przyjście w Opawie. Dziękuję. Dziękuję. Prosimy pozdrowić władze naczelne z Ostrawy i powiedzieć, że za 2 lata tam się wybieramy. Oczywiście. Byliśmy w Ostrawie. Tu jesteśmy w Ostrawie, ale teraz czas na Katowice. Zapraszam panią Martę Chmielewską, naczelnika Wydziału Promocji Urzędu Miasta w Katowicach. Dzień dobry, szanowni państwo, przede wszystkim w imieniu pana prezydenta Marcina Grupy chciałam przywitać naszych gości, ale przede wszystkim państwa. Po tym trudnym okresie pandemii możemy w końcu się zobaczyć wszyscy razem w tak licznym gronie, co bardzo nas cieszy, a szczególne podziękowania chciałam złożyć na ręce pana profesora. Panie profesorze, Pana zdjęcia grają, muszę to powiedzieć, z nich słychać muzykę i tak jak wszystkie zdjęcia, które tu są, są piękne, to Panu profesorowi szczególne podziękowania za przyjęcie zaproszenia. Bardzo, bardzo dziękuję. Kolejna sprawa, chciałam podziękować oczywiście Arkowi, który tutaj wszystkiego dopilnował na najwyższym poziomie i Adamowi, który jest u nas odpowiedzialny za współpracę z miastami partnerskimi i oby ta współpraca wyglądała tak dobrze zawsze. Bardzo Wam dziękuję. Dziękuję. Dopiero co w Warszawie mówi prezydent Ukrainy. W Katowicach przemówi prezydent Obama. Bardzo proszę. Děkuji. Já vás také, milé dámy, vážení pánové, srdečně vítám. Děkuji za pozvání na tuto krásnou výstavu v těchto nádherných prostorech. Jsem rád, že výstava již pokračuje 7. rokem. To ukazuje o tom, že je o ní zájem, že je úspěšná. Doufám, že bude pokračovat nadále. Příště se budeme těšit zase u nás. A přeji vám, abyste měli krásné zážitky z těchto vystavených fotografií, které tady jsou. Já jsem jenom rychle, protože jsme akorát dorazili, byli jsme se pojat v muzeu, tak jsem měl čas vidět, takže se těším na celou výstavu a děkuji všem, kteří ji připravili. Moc si toho vážím a budu se těšit na celý kulturní zážitek. A vám přeji také, abyste si ho užili. Siódma edycja tej wystawy, więc jak widać jest o nią zainteresowanie i dzisiaj, kiedy miałem możliwość patrzeć, oglądać wystawę Muzeum Śląskim, która mi bardzo mi się ona podobała, cieszę się, że ta współpraca jest nadal kontynuowana. Życzę Państwu udanego wieczoru, dużo wrażeń kulturalnych i dziękuję. Panie prezydencie, liczę na takie spotkanie też w przyszłym roku w Opawie. Andrzej Durczak urodził się w 1989 roku w Ostrawie, ukończył studia w Instytucie Fizyki i jednocześnie w Instytucie Twórczej Fotografii Wydziału Filozoficzno-Przyrodniczego Uniwersytetu Śląskiego w Opawie. Tam ukończył również studia doktoranckie, jest adiunktem w Instytucie Twórczej Fotografii. Prezentowane fotografie pochodzą ze zbiorów Archiwum Miejskiego Ostrawy, Muzeum Ostrawskiego, Archiwum Prywatnego Zdenka Wludyki, Franciszka Nykla i Gustawa Auchemii. Ale zarówno te prace z Ostrawy, jak i z Opawy nie zostały tylko wyjęte przez autorów z szuflady, bo to by było bardzo duże uproszczenie. Bardzo istotne jest to, że te prace, zarówno ostrawskie, jak i opawskie, zostały zawarte w publikacjach. O tych publikacjach za chwilę więcej opowie w przypadku Ostrawy Andrzej Durczak. Dziękuję. Dobry wieczór. Jak już kolega Arkadiusz Lavrivanec naznaczył, tato výstava je vlastně výběrem takovým velice úzkým z té publikace Zrození metropole, kterou my jsme sestavili právě tady s kolegou docentem Sostřonkem, takže je to skutečně jenom zlomek toho, co je obsahem té knížky. Ja tylko wspomnę, że te fotografie są właśnie częścią tej książki, którą mamy przygotowaną Zrodzenie metropolii. W tych 50. a 60. latach, w tych 2 dekadach, na które się ta książka a ta wystawa soustředí, tak skutecznie doszło, albo Ostrava była metropolii nejenom swego kraje, ale i průmyslovou metropolii celého Československa.
w tych właśnie 50-60 latach Ostrawa nie była tylko metropolią swojego województwa, swojego regionu, ale całego Czesko-Słowacji. Právě do Ostravy díky jejímu potenciálu byl soustředěn veškerý těžký průmysl, to znamená hutní průmysl, ale i těžba hlubina typa uhlí, strojírenská výroba, podobně jako to bylo tady v Katovicích. Takže bardzo podobně jak v Katovicích, v Ostravě byla centralizovaná všelka těžká produkce přemezu i rovněž vydobývání węgla. My jsme v té publikaci a vlastně částečně na té výstavě ten pohled na tu Ostravu té doby soustředili do tří rovin. Jednak město jako takové, podoba města v těch fotografiích archivních, potom každodenní život a hlavně potom ten průmysl. Já osobně mám nejraději ty fotografie, jsou tady v rohu v té galerii, které propojí všechny tři ty složky, jak ten každodenní život města, tak to město samotné, zástavbu městskou, ale i ten průmysl. Także w tej książce pojęliśmy to taką koncepcją, że rozdzieliliśmy ją na trzy części. Jedna to była odnośnie tego miasta, druga tyczyła się codziennego życia mieszkańców, a trzecia właśnie tego przemysłu, który tam się rodził. I ja osobiście najbardziej podobają mi się zdjęcia, które właśnie tutaj są w tej części i które łączą właśnie te trzy aspekty. Ale to zasadnie, co my chcieli postihnąć, była ta atmosfera průmyslové Ostravy 50. a 60. let. A v současnosti zase tady s kolegou docentem Soustřenkem připravujeme knížku z našeho regionu, konkrétně Ostravská a Karvinská, na velice příbuzné téma, a to je uhelné hornictví na vina Ostravsko a Karvinsko. Celem naszym głównym było przybliżenie atmosfery właśnie tych lat 50. 60. w Ostrawie. Teraz z kolegą docentem pracujemy na kolejnej publikacji, a to będzie region Ostrawy i Karwiny też w podobnym okresie. Kolega Arek Labrymaniec już zmienił te zdroje tych fotografii, a to jeszcze rzeknę tutaj Czeskie Archiv Miasta Ostrawy przede wszystkim, potem Ostrawskie Muzeum a i soukromé zbierki pana Zdenka Vludyky a Františka Nykla. Já mě ještě nezbývá než poděkovat Arkovi Labrymaniecovi za to, že nás tady pozval do galerie SPAF, moc si toho vážíme a je to skvělá spolupráce nejenom se SPAFem, ale i s celým Horním Slezskem. Děkuji moc. Jeszcze wspomnę tylko, że wszystkie te fotografie, większość z nich pochodzi ze zbiorów Archiwum Miasta Ostrawy, część ze zbiorów Archiwum Miasta Opawy oraz też z osobistych, prywatnych zbiorów. Nie pozostaje już mi nic innego, jak tylko serdecznie podziękować za zaproszenie panu Arkowi. Cieszymy się, jest dla nas wielką czcią, że możemy tutaj być i że możemy współpracować. Duczyk też był jedną z osób, która 7 lat temu pokazywała swoje prace z Ostrawy. I te prace, które zawarł w tej książce, to jest wspaniała dokumentacja. A jako, że jestem też fotoreporterem i dokumentalistą, to po prostu nie widziałem możliwości, żeby tych prac tu nie pokazać. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jesteśmy w takim etapie, że nie ma granic, więc z Ostrawy przechodzimy do Katowic. A przed Państwem siedzi profesor Jan Zegalski. Jan Zegalski urodził się w Poznaniu, gdzie też odbył studia muzyczne w tamtejszej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. Jest profesorem zwyczajnym Akademii Muzycznej w Katowicach. Obecnie na emeryturze, dlatego może z nami być, nie musi być teraz w pracy. W latach 1958-1996 grał jako muzyk w Wielkiej Orkiestrze Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Obecnie jest to Narodowa Orkiestra, NOSP. Fotografuje od 1958 roku. W latach 1964-71 należał do Katowickiego Towarzystwa Fotograficznego, a od 1971 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. W swoim dorobku posiada szereg wystaw indywidualnych oraz zbiorowych, w których uczestniczył w kraju i za granicą. Panie profesorze, pan pokazuje niezwykłe fotografie
muzyków. Ale można by powiedzieć, wystarczy pójść na próbę do NOSPRU, wystarczy pójść do Filharmonii, czy też w inne miejsce, gdzie takie osoby można spotkać. Są konkursy dyrygentów, co 5 lat organizowane w Katowicach. Są inne konkursy, gdzie można spotkać. Ale w przypadku pana profesora te zdjęcia zupełnie inaczej powstały. Ponieważ pan profesor, jak już tu przed chwilą przeczytałem, był aktywnym pracownikiem, muzykiem NOSPRU, grał na perkusji i te zdjęcia wykonywał podczas swojej pracy. Proszę opowiedzieć, czy zdarzyły się panu sytuacje takie, że pan nie mógł robić, że pan się zapomniał i pan zamiast grać na perkusji, to pan fotografował, a ten dźwięk migawki tylko wystukiwał ten rytm, bo nie sądzę, żeby pan go stracił. Proszę opowiedzieć o tym. Proszę państwa, to nie jest tak blisko do blisko. To nie jest tak proste, jak tutaj mi się wydawało, jak trzeba wykonywać swoją normalną pracę, grać i grać porządnie, nie tam tylko tak w doskoku i jeszcze do tego coś sfotografować. Mało, nie przeszkadzając. Bo dzisiaj, w tej chwili już jest sprawa dosyć prosta, bo są kamery takie, które dosłownie bezszelestnie pracują. No wprawdzie są to, jest to sprzęt bardzo drogi i nie każdy sobie może na to pozwolić. No ale tak to w tej chwili już jest od strony technicznej. Ja miałem bardzo dużo szczęścia, bo kolejni dyrektorzy, dyrygenci, którzy byli i członkami, i gośćmi tej instytucji, byli bardzo życzliwi i bo bywa też tak, że ludzie nie lubią, jak się ich fotografuje. Zresztą ja wcale się nie dziwię, bo nie, bardzo rzadko można spotkać kogoś, kto się lubi na fotografii. Także widzę, że państwo się śmieją. Tak to jest. No, nie lubimy siebie. Natomiast szczęście moje polegało na tym, że przez orkiestrę, Wielką Orkiestrę Polskiego Radia przewijały się bardzo różne osobistości i to takie z najwyższej półki. Dyrygenci, soliści i to soliści bardzo różni, śpiewacy, wiolonczeliści, skrzypkowie, różni. I to też na ogół, bo to jak już się zaprasza jakiegoś solistę, to jest taki człowiek, który wart jest tego zaproszenia. Tak. Także były to osobistości takie bardzo ważne. Tutaj to, co widzimy, to jest maleńki ułameczek tego wszystkiego, co ja w ciągu swojego życia zrobiłem. To jest rzeczywiście może była taka okazja, to było 75-lecie orkiestry i wtedy udało mi się zrobić dużą taką retrospektywę i tam bodaj było 250 zdjęć moich, także było co oglądać. I ważni soliści, i dyrygenci, i do tego, prawda, jeszcze starano się to wszystko pokazać jakoś bardzo tak profesjonalnie, dobrze. Także to teraz jest taki drobny ułameczek. Nie, no nie chcę państwa zanudzać teraz opowiadaniem, jak to jest i co. Także tyle może wystarczy moich słów na ten temat. Bardzo dziękuję za to. To oczywiście tu wisi tylko 13 prac i to jest tylko taka introdukcja, a cały utwór to jest pokazywany na innych wystawach. My dzisiaj przy dzisiejszej okazji nie możemy pokazać więcej, ale niezmiernie się cieszymy, że choćby ten ułamek pana twórczości możemy tutaj dzisiaj zaprezentować. Ale jeszcze mam pytanie takie, bo
Jerzy Maksymiuk, dyrygent, którego też tutaj mamy, to jest taka postać bardzo energiczna i bardzo czasami wypuchowa, gdy można było patrzeć jego współpracę z muzykami. I czy zdarzyło się panu w jego osobie lub też w innych osobach znaleźć kogoś takiego, kto powiedział, proszę nie robić tych zdjęć. Albo pan tak potrafił współpracować, że nie było najmniejszego problemu. Miałem taki wesoły epizod z Maksymiukiem w Poznaniu. Była orkiestra nasza i Maksymiuk też dyrygował. No i jakoś tak się złożyło, że kilka takich ostrych zdań żeśmy sobie wymienili na próbie. No, wracam do hotelu, Maksymiuk stoi w recepcji, podlatuje do mnie z banany, mówi, ugryź na zgodę. Także nawet z Maksymiukiem takie też różne rzeczy bywały. A my tymczasem przenosimy się do Opawy. I teraz o głos poproszę pana doktora habilitowanego Jerzego Siostrzonka, który jest też, chciałbym powiedzieć, jest też wiceszefem Instytutu Twórczej Fotografii. Jerzy Siostrzonek, nauczyciel akademicki, kurator, teoretyk, publicysta. Fotografie i pocztówki pochodzą ze zbiorów opawskich kolekcjonerów, były publikowane w książkach Pochlebnicy z Opawy, z Mizela poezje opawskich przedmestii, i jak także Katelinek, a także ze zbirki Rudolfa Dybowice. Oraz jeszcze w jednej książce Opawa, Mesto mezi poezji a tragedii. Dziękuję za głos. Szanowna Pani, Szanowni Panowie, najpierw podziękowanie duże przedstawicielu miast, to znaczy Ostrawy, Katowic, Opawy. Dlatego, że jak tutaj wyjeździli prezydenci, prymatorzy, to zawsze jest takie bardzo poważne dla nas, że były pieniądze. Jak są pieniądze, to jest kultura, to jest sztuka, wszystko. Ja chciałbym tutaj jeszcze przedstawić pana inżyniera Peringera Władimira, który jest następnym, że on jest właścicielem takiej galerii w Opawie, która się nazywa UP. I tam będzie to następne za dwa lata, nie? Za rok już. I to jest to, co ja chciałem powiedzieć, i to jest ta empatia. Dobrze. Także wszystkich zapraszamy, żebyście przyjechali do Opawy. Teraz parę słów o Opawie. Opawa jest najpiękniejszym miastem w Czechach. Wszyscy mówią, że tam czeskich Rumunów, Praga, nic takiego. Jak pojedziecie do Włoch, tak przez Opawę. Protože widzicie, to wszystko, co jest najważniejsze w Czechach, dlatego, że to jest miasto, które jest historyczne, jest bardzo piękne, malownicze. Architektura, która tam była, bohužel po wojnie II światowej, dużo pięknych budynków było zniszczonych, ale jeszcze tam jest teraz co widać. To znaczy Opawa, jak pojedziecie smerem na dół, to znaczy to jest z kopca, możecie wypluć silnik i to tak samo tak zajedzie do Opawy. Także to jest Opawa i to co teraz, to co nas łączy, co jest wspaniale. A to jest podziękowanie Ciebie, Aków, fantastyczne, że my jesteśmy kąsek od siebie i tak mało o siebie tego wiemy. Myślę, że sztuka, przede wszystkim fotografia, jest to medium, ten środek, który może nas przyjmieć, żebyśmy myśleli o tym, jak to jest. Ponieważ między Ostrawą, między Katowicami jest duża wspólność, dlatego że to były górnicze miasta i tak dalej. I nigdy już nic nie ma. Wszystko zmienia tą buldozery, ciężka technika, deweloperzy niszczą, to znaczy, że co będzie z tymi miastami? Jaki jest dalszy progres? Nas Opawy to nie dotyczy, ponieważ my tam żadne kopalnie nie mamy. Można by, ale to widzimy. Ale po co? Po co?
Także tyle parę słów, to znaczy, że te fotografie, które widzicie, które są z różnych epok, to znaczy międzywojenne fotografie, krótce powojenne fotografie i tak dalej, są jakąś motywacją dla tego, żebyście buď do Opawy przyjechali, albo coś o Opawie przeczytali i tak dalej. A my jesteśmy bardzo zadowoleni, że miasto, jego przedstawiciele są w kulturze bardzo na... Przychylni. No, bardzo dziękuję. To tak pięknie z Jezus prawie. Także się cieszymy, że tak będzie kontynuowało wszystko. A to, co już tutaj teraz mówiłem, że fotografia, a nie tylko fotografia, że sztuka łączy, pan profesor tutaj mówił. Także jeszcze raz bardzo dziękujemy. A jak przyjdziecie do Opawy, za panem prymatorem, za panem prezydentem, a on was, pokaże najpiękniejsze knajpki w Opawie. Ale to wy musicie zapłacić, tak? Ale i budżet miasta będzie mnogo wyższy. Tak jeszcze raz bardzo dziękujemy, dziękujemy przede wszystkim wam. Ponieważ gdyby byście tutaj nie byli, to znaczy, że to nie ma żadny sens. A ten sens jest dlatego, żeby wyście chodzili na wystawy, na kulturę, sztukę i dlatego dla Arka i dla wszystkich pracowników w kulturze jest to bardzo wyraźne docenienie. Żadne wypłaty, nic takiego nie potrzebujecie. Ale to sumienie, ta świadomość, że robicie coś, co robi ludzi szczęśliwych, to jest to najwyższe, nie? Oczywiście. No. Tak jest. Bardzo serdecznie dziękuję. To jest ten moment, w którym chciałem właśnie przywitać Władimira Peringera, który prowadzi galerię Kupę w Opawie. I właśnie tak jak u pana prezydenta już mówiłem, że chcemy się spotkać za rok, tak właśnie liczę na to, że Władimir Peringer zaprosi nas po raz trzeci i że tam będziemy. Ale tak jak powiedziałem, jak się idzie do Jerzego, się prosi go o coś, to on już wszystko wie. To nie tylko ten bal. Tysiąc koła, to jest nic. Nie mówię o tym wykładu. To byli twoje pieniądze, nie? Moje, ale tam jeszcze zero było. Proszę państwa, jeszcze są dwie bardzo ważne osoby, a właściwie trzy, którym też chciałem podziękować. I zacznę od kobiety. To jest Beata Mędrek. Bardzo dziękuję za opracowanie graficzne plakatu, ale też zaprojektowanie katalogu, bo już do wszystkich edycji Beata projektuje katalog i pomoc przy montażu. I to jest wspaniałe, a jak mówimy o tych banknotach, o tych pieniądzach, to Beata to wszystko robi społecznie. Żeby było... I nie możemy zapomnieć, są tam za państwem, z boku, dwie bardzo ważne osoby, ponieważ w tym projekcie zawsze towarzyszy nam muzyka. Tym razem towarzyszy nam, oprócz tego, że na fotografiach pana profesora Zegalskiego, to nam towarzyszy na żywo. I z Katowic gra dla nas pan Jerzy Kostrzewski na keyboardzie. A na gitarze z Opawy Petr Friedel. Doskonale też to nazwisko kojarzymy na Śląsku, w Katowicach. Ja bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy przyjechali z Ostrawy, z Opawy, którzy przyszli z Katowic, którzy dotarli tu w jakikolwiek sposób, tym, którzy nam grają, którzy nas wspierają. Państwo, którzy przyszliście, wszystkim twórcom, panu profesorowi za to, że przyjął zaproszenie i że mogłem skorzystać z tak pięknej fotografii na tej wystawie. Pan profesor też niezwykle nas wspierał w momencie przeprowadzki i remontu tego obiektu, za co jesteśmy też bardzo wdzięczni. Państwu dziękuję za przybycie. Dziękuję wszystkim, z którym współpracuję. I zapraszam państwa do indywidualnych rozmów. Zapraszam już dzisiaj w przyszłym roku na 8. edycję. Dziękuję bardzo.
zapraszamy. Jeszcze dwie minuty zaproszenie o pozorność. Dlatego, że byś grał PCL Lidor. Jeśli mówili, że zrobimy nie tylko muzyczny występ, ale to będzie występ na taniec. Thank you.